Nagrywamy jeszcze raz, bo nasz reżyser zawalił sprawę, nie włączył dźwięku. Nagrywamy jeszcze raz. Ale ja nie wiem, czy jest możliwe nagranie, żebym jeszcze raz powiedział nazwisko bez błędu. I to nie jest tylko pani nazwisko, tylko ja mam z tym problem. Ale mnie byś kiedyś powiedział chociaż, że Paweł Abucki, Krzysztof Kera. Bo ja tak jestem nieobecny trochę w tych programach. Ale ja nigdy nie mówię Krzysztof. Dzień dobry, Paweł Abucki, Krzysztof Peruń, zapraszamy. No. Widzisz, fajnie, że ktoś naszym powiedział. Naszym i Państwa gościem jest Ewa Trzewiciarz. Przepraszam. Nie, czekaj. Tego nie puścimy. Proszę, Pani Ewo, jako najbardziej doświadczona z nas wszystkich pracy w telewizji. Dzień dobry. Gościem dzisiejszego programu jestem ja, Ewa Trzewiciarz. Carz. Ale to takie nie najlepsze nazwisko pod gwiazdę mediów. Ciężko wymówić chyba, nie? Kojarzycie taką piosenkarkę Basia Trzeczelewska? Tak, no. To jest dopiero problem. No, nie widzę. Dała radę? Dała radę. I to nie tylko w Polsce. No i ona jeszcze tak zrobiła na karierę na Zachodzie. W Londynie tak. Także... Tam dopiero mieli problemy. Ale ona się wymawiała Trzeczelewska. Ona się już ograniczyła później tylko do Basia. Tak. Bo ona już wydawała płyty, już nie była Basia Trzeczelewska, tylko była Basia. Dobrze, no to Pani Ewo. Żeby nie było, że reżyserowane. Powtarzane, tylko trzy razy powtarzane. Powtarzane problemy techniczne za nami już, Panie reżyserze? Ale powiedz coś takiego wiążącego. Tak. Czy się nagrywa ten głos? Nagrywa się? Jeszcze czy nie? No już dajcie mi spokój. No. Czy już się nagrywa? Panie Ewo, no w związku z tym, że się poprzednio dźwięk nie nagrał, a ja to pytanie bardzo mi się podobało. To nie jest reżyserowane, ale to zadajmy je może troszkę inaczej. Jak to się stało, że Ewa Dżyzga zrobiła karierę, mimo tego, że nie sypiała ze wszystkimi po kolei? I to jest pytanie! To jest pytanie petarda. No słuchajcie, ja nie wiem tak naprawdę. Ewa Dżyzga zrobiła karierę, ponieważ była bardzo profesjonalną i zdeterminowaną dziennikarką, która miała wiele predyspozycji, żeby zaistnieć i żeby ten program taki, a nie inny poprowadzić. I Pani Ewa w tym programie pracowała jako? Ja w tym programie pracowałam jako dokumentalistka, czyli osoba, która wyszukiwała takich gości, jak ja tutaj sobie siedzę, tylko że tam formuła była inna, wiadomo. Ale wyszukiwała gości, którzy by pasowali do danego tematu. Bo wiadomo, temat był określony z góry i trzeba było wyszukiwać gości, którzy będą temu tematowi odpowiadali, będą chcieli wziąć udział, będą mieli ciekawą historię. A jak się Pani Ewo przygotowuje gościa do tego, żeby był dramatyczny? Puszcza mu się smutne piosenki na przykład, czy... Wiecie co, i to myślę, że już po tylu latach mogę to ujawnić, chociaż tak naprawdę to dotyczy nie tylko tego programu, ale dotyczy każdego programu. No niestety manipuluje się ostro taką osobą, czyli... Nakręca się. Nakręca się ją na pewnego rodzaju myślenie na początek, później zachowania. Nie mówi się, nie mówi się tak, że słuchaj, ty sobie tutaj usiądź i ty się zachowuj tak czy inaczej. To się mówi tam... Tylko się go nakręca, należy ci się ten żal, dokładnie pokaż, tak, bo jest wiele osób takich skrzywdzonych. Tak, my jesteśmy z tobą, ale musisz... Jeżeli rzecz dotyczy na przykład, bo tam często się dramaty rodzinne pojawiały, jeżeli rzecz dotyczy jakiejś zdrady na przykład, bo to takie chodliwe tematy, nie bierz na przykład... Nie daj sobie wchodzić na głowę, powiedz mu, co myślisz, nie myśl, że on może tobą manipulować, nie daj się, więc generalnie w tych programach nie jest łatwo, bo słuchajcie, zdarzały się sytuacje, że przychodził taki delikwent, który chciał być gościem, często chciał być dlatego, że, co tu dużo mówić, no, dostawał jakąś tam kwotę, skromną bardzo, ale dostawał jakąś tam kwotę, paruset złotych, czasem chciał zaistnieć. Właściwie często. Przygwiazdożyć. Można tak powiedzieć. Chciał po prostu wymyślał. Zobaczyć. Trochę wymyślał, trochę nie wymyślał, natomiast i tak został urobiony przez dokumentalistów też między innymi. Natomiast potem miał możliwość, bo w pierwszej fazie tego programu, później to zmieniono, ale było chyba tak, że miał możliwość obejrzenia tego. Natomiast nawet jeśli nie miał, to przyjeżdżał powiedzmy ze swoją tam żoną czy dziewczyną, która nie brała udziału w programie, ale stała w reżyserce, miała możliwość podglądania
tego, co się dzieje i jak to wygląda, bo ja na przykład teraz sobie ładnie tutaj mówię, tak sobie siedzimy, ale ja tego nie widzę, jak ja, jak na przykład bym tam stanęła, gdzie siedzi Przemek, to bym mogła, o Jezu, jakie ona ma w o Jezu, tło krzywo, coś, więc to inaczej... Aż nie daj Bóg, żebym się herbatą polała na nie daj Bóg, żebym się... Nie, no może się poleję, bo by było ciekawe. Słuchajcie, jakbym się polała... Nie, no to byś mogła, jakbyś się skopcił i takie uła, i tu na mikrofon, i znowu dźwięk siada. Mikrofon, wszystko, nie, już drugi raz katastrofę z mikrofonami nie przeżyje. I wracając do tematu, to jeśli ta osoba, która przyjechała na przykład ze mną jako z gościem, zobaczyła to, jak to wygląda, Boże, jaki dramat, było już za późno często, żeby się wycofać i człowiek sobie uświadamiał, kurczę, ale wtopa, ale ja za dużo powiedziałem, nie chciałem tego powiedzieć, chciałem tak no tego wtedy? Powiedzieć, no finito, bo wcześniej podpisuje się to po co przyjeżdża oglądać? Nie może przyjeżdża, wyciąć nie przyjeżdża oglądać, nie, nic nie może. No. Prawa się przekazuje wcześniej, więc on nie ma już żadnych praw do ingerencji w ten program, natomiast jest już, no, ma do siebie jedynie pretensje, że to zrobił, że dał się wkręcić w coś, w co wkręcić by się nie dał, gdyby wiedział. Ale my nic nie podpisujemy. No ale my dajemy do autoryzacji. No. Tak, ale na przykład jakieś prawa autorskie, jakieś coś. Ale w ogóle może lepiej podpisywać coś, nie? Jakieś przekazanie praw autorskich. Ja tutaj teraz mogę na przykład później powiedzieć, o, ten program, ja tutaj się przyczyniłam do tego i no, tak. Później będą od nas chcieli miliony, bo przecież ten program za chwilę miliony zarobi. Nie? Ja z wami trzymam kciuki i pracuję na to z wami, żeby ale zrobić. Akurat pani Ewa wie, że jak ten program zacznie przynieść miliony, to ja dokładnie. Pani będzie dokumentalistą w naszym programie. Dokładnie. Ja będę tutaj ściągać ciekawe. Ale w ogóle to jest bardzo dobra propozycja, pani Ewo. Jeżeli nam kiedyś braknie, oczywiście ja jestem chętna. Liczyć. A kogo by pani zaprosiła tak z tych gości, którzy byli, który pani zapadł najbardziej w pamięć? Uwe w Dżyzgi czy w jakimkolwiek innym programie taki, że na kanapie to by było. Ale mówicie o waszym programie? Czy tak, mówicie... nie, takie, żeby tutaj no, zrobił coś ciekawego. Coś, to by się najlepiej sprzedał. U was w programie, Paweł nazywa sprawy po imieniu. Wiecie co, no ja znam, ja znam sporo takich osób, tylko trzeba umieć z nimi rozmawiać, bo jest pytanie zasadnicze. Mhm. Czy umiecie rozmawiać z wariatami? No. Przemek? Dziękuję. Jak tam? Dajemy radę czy nie? Słuchajcie, prawda ale jest taka... Ale pan było takimi wariatami, że... Nie. Ja myślę, że dajemy radę. Ja myślę, że w ogóle my w tej kategorii chodzimy. Także pozdrawiamy wszystkich wariatów. Pozytywnie zakręconych najbardziej. No właśnie, bo to chodzi o to, że im bardziej jest człowiek zakręcony, im bardziej jest... Co z tego, że zaprosicie gościa, który ma dużo do powiedzenia... O niczym. Jakiś to, no właśnie, na przykład. Albo o czymś, ale jest taki... No, żeby podkręcić oglądalność, no to musimy coś poszaleć, nie? Bo mamy, to jest program rozrywkowy, prawda? Co innego, jakbyśmy tutaj robili, nie wiem, program na temat publicystyka zawierciańska, powiedzmy. No to wtedy, nie, pewnie zupełnie inna formuła by była, ale jeżeli tak, parę osób nawet w Zawierciu by się mogło znaleźć takich. To tak dyskretnie jedno nazwisko, w razie czego się wypiło. Ale to już mieliście chyba u siebie, mieliście na przykład mieliście Norberta Szczepanka, który jest... On chodzi w tej kategorii pozytywnych wariatów, pozytywnie zakręconych. On chodzi w kategorii, tak, pozytywnie zakręceni. Może tak. Nie jeszcze się nie wspiął na te wyżyny wariat, to ja sobie tutaj przyznaję palmę pierwszeństwa, ale jeśli chodzi o pozytywnie zakręconych, to myślę, że tak, że to, co Norbert tam proponuje tymi swoimi działaniami, to jest już takie właśnie podpadające. Słuchajcie, jeśli chodzi o robienie kariery przed łóżko, nie czarujmy się, jest to jedna z dróg. Ja nie wiem tak naprawdę, dlaczego jedni to robią, a inni tego nie robią. A trudno jest zrobić karierę w mediach? Bo my tak zachęcamy, robimy szkoły youtuberów i tak dalej, zachęcamy do robienia kariery w mediach, ale czy trudno jest zrobić karierę w mediach? Myślę, że tak, ale to jest zespół wielu czynników, to bym tak powiedziała. No bo teraz są zupełnie inne media też, prawda? No bo co bo z to tego? Jest tak, kiedyś trzeba było mieć ten talent aktorski czy coś, no tak jak pani powiedziała. Tak? No to jak wygląda tam ta telewizja dzisiaj? Ona się zmieniła od czasów sprzed tam, jak Ewa Drzyzga zaczynała swoje programy. Czy to jest telewizja lepsza, gorsza? To znaczy na pewno jest inna.
zależy, jakie ktoś ma, jaki kto ma system wartości. Dla mnie jest gorsza o tyle, że jakby to powiedzieć, mniej niekoniecznie musisz dziennikarzu czy ktokolwiek mieć coś do powiedzenia konkretnego, żeby zaistnieć. Im dalej w las, tym trzeba mieć konkretne gabaryty. Na przykład. Coś trzeba mieć, ale można mieć osobowość. Można mieć osobowość. Ale pracować wystarczy mieć osobowość, na tej osobowości pracować? No nie wystarczy, żeby się w ogóle tam gdzieś zaistnieć. No to trzeba determinacji, zespół czynników różnych. Jak ktoś sobie wymyśli przez łóżko, no to idzie przez łóżko. Ale możesz też mieć, przepraszam, że ci wejdę w słowo, możesz też mieć, Paweł, zdalnie sterowanego pająka, wypuszczać go na ulicę, straszyć ludzi i zarobić na tym parę milionów, tak? Na oglądalności. Więc to nie jest telewizja. Nie? No, telewizja internetowa. No. Telewizja internetowa. Ale ja bym oddzielił tutaj YouTube od takiej telewizji typowo stacjonarnej, kanału takiego. No bo to jest trochę inna formuła. Taki telewizorni, tak? To jest zupełnie inna formuła, tak? Bo tutaj robimy gagi, tutaj próbujemy to spłycić jak najniższego poziomu na YouTubie, tak? No bo tak, YouTube, TikTok, to... Co tutaj? To panią Mewę zaprosiliśmy profesjonalistkę. Co ty gadasz? Ja mówię o formacie. Spłycić, Boże drogi. Ja się nie dam spłycić. Telewizor jednak próbuje trzymać poziom, tak? Telewizor próbuje albo udaje, że próbuje. W każdym razie trzyma jakąś konwencję, trzyma się jakichś takich zasad określonych. Natomiast wydaje mi się, że YouTube czy inne kanały, bo przecież YouTube nie jest jedynym tak naprawdę, ale jest najpopularniejszym jeszcze nadal, ma multum możliwości, więc możemy sobie wymyślić tak naprawdę każdą formułę, nie musimy się jej tak ściśle trzymać. Ja mogę być YouTuberką u siebie w domu, mogę sobie włączyć, mogę zdobywać rzesze subskrybentów tak naprawdę, nie trzymając się tych wszystkich reguł, które jednak w telewizji jeszcze są wymagane. No, taki... A regułą telewizji jest, że telewizja kłamie? Tak. To też jest jedno z tych pytań, które warto zadać. Ale to trzeba. Tak, ale to trzeba powtarzać ciągle, że telewizja kłamie. A czemu kłamie? Z definicji, bo każda forma przekazu jest tak naprawdę kreacją. Nie ma możliwości, żeby nie była kreacją. W związku z tym. Tutaj ta definicja kłamstwa oczywiście jest trochę inna. To nie chodzi o to, że telewizja nachalnie... Z definicji kłamie, że telewizja z definicji chce ci sprzedać jakieś wiadomości, które celowo mają cię wprowadzić zawsze w błąd. To nie o to chodzi. Nie zawsze, tylko czasami. Tylko wtedy, kiedy ja będę tego chciał. Ja, czyli osoba, która tym... Więc jest to forma kreacji, ale też formą kreacji jest teatr, powiedzmy, czy inne sztuki. No ale to już teatr jest typowo rozrywkowy, tam jednak nie przekazuje się informacji ważnych dla ludzi na co dzień, tak? A telewizja ma za zadanie też informacyjne, tak? No też, tak. No, nie tylko rozrywkowe. No i to jest pytanie o to, czy istnieje coś takiego jak dziennikarstwo obiektywne? No nie ma, no bo za każdym razem jak mówimy jeden coś... Jeden z poprzednich gości powiedział, że jednak nie. No, nie. Chociaż nasz kolega Paweł Kmicik, że on się stara być bardzo obiektywny. Że on się stara, okej, ja to doceniam. Ja oglądam czasami Pawła Kmiecika i ja to widzę i doceniam, że on się stara i jak najbardziej wszyscy się musimy starać, wykonując ten zawód. No, jeśli oczywiście zależy, jakie sobie założenie uczynimy, ale jeśli sobie uczynimy założenie właśnie tej sprawozdawczości, obiektywizmu, no to się tego staramy trzymać, ale pytanie, na ile jest to możliwe? I na ile słowo staramy się jest wiążące? Co w ogóle jest? Cynik. To jest cynik i on po prostu tutaj wszystko neguje, wszystko podważa. Taka moja rola. O tym szpitalu psychiatrycznym to było... Tak, to się nagrało? Bo ja już nie pamiętam, co się nagrało. No właśnie, to ja nie pamiętam, co się nagrało. A jakie te zabiegi manipulatorskie najbardziej panią bolą, najbardziej pani odczuwa, że się po prostu mną manipuluje, nie może pani tego znieść? Dobra, co takiego? Uwaga, idzie petarda. Tada! Wiecie co, no zastraszanie jest takim w tej chwili jakby manipulowanie strachem i
programowanie ludzi na strach jest tym, co mnie najbardziej boli, ponieważ mnie to dotyczy bezpośrednio, kiedy włączę telewizor, dlatego go nie włączam już, ale włączam na niektóre programy, bardzo konkretne, takie jak na przykład teleturnieje, które mnie interesują, w których zamierzam zagrać. Tak? No, milionerzy. Serio? No zaraz tutaj znajdziemy jakieś pytanko. A takie za 500 zł. Słuchajcie, ale tam są czasami pytania bardzo takie proste, czasami nie są one zbyt, a czasami są takie, że no nie ma zmiłuj. Ale warto jest zbierać doświadczenia właśnie z różnych stron, tak jak ja udało mi się trochę stać i po tej stronie kamery, i po drugiej stronie kamery. No właśnie, bo teraz tak... No tak, chciałam delikatnie prześlizgnąć się, bo to będziemy do tego, mówić tutaj, do tego aktorstwo. Mówię o mnie. Aktorstwo, teraz mówię aktorstwo. O mnie, bo ja tu jestem gościem, sorry, trzeba zaczekać na swoją kolej. Krakowski teatr jaki? Zapomniałem, ja byłam, czytam, ale, no. Tak, no się nie przygotował, no, nie tutaj prowadzący jest nieprzygotowany, no, nie ale to ja uzupełnię. Pani nie ogląda wszystkich programów, bo zawsze Pawłowi zarzucałem, że mówię. To o tym aktorstwie, nie o mnie, nie o mnie. Ale ja teraz mogę odwrócić trochę, no zarzućmy Pawłowi. W 8 czy 9 sezonów pracowałam w lalkowym teatrze, a później, ale w tak zwanym międzyczasie też oczywiście na deskach tych wszystkich teatrów, wszystkich, no nie wszystkich, ale na tych tak zwanych nieinstytucjonalnych, czyli w teatrach, które są w Krakowie, no nie... Bez sceny. Albo nawet mają fizycznie scenę, ale nie mają tej swojej formuły, tej administracyjnej otoczki. Nie mają po prostu, no nie są instytucją. Nie są takim, państwowymi. Tak. Nie są ani państwowymi, ani nawet miejskimi, tak. I taki więc, artyst czystej postaci, taki, źródłowy. Tak, tak. Uwielbiam. Tak. No więc jakby na początku, najpierw te 8 czy 9 sezonów w teatrze lalkowym, który jest jednak czymś zupełnie innym niż teatr dramatyczny, a później, czy też w trakcie i później różnego rodzaju spektakle na scenach teatrów dramatycznych, czyli tak zwany normalny teatr dla widzów. Nuda. Nuda, nic się nie dzieje. Brak akcji. I kto za to płaci? Pani płaci, pan płaci. Społeczeństwo płaci. Żeby to nie było prorocze. Nie, słuchajcie, no. nie, ten program taki nie jest. Nie, no, jeśli chodzi o teatr lalkowy, to jest o tyle inna rzecz, że to nie ma nic wspólnego z tym, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli właśnie od celebrytów zaczęliśmy, czy od dziennikarstwa, czy od pokazywania się. Trzeba się schować. Tam się trzeba schować, dokładnie. Tam nie ty, tylko twoja lalka. Więc przekładasz wszystkie emocje, wszystko, budujesz postać przy pomocy lalki tak naprawdę. Aktora bardzo często nie widać, nawet jeżeli go fizycznie widać, to jest czarny. Tak ubrany, tak. On ma stanowić dla tej lalki przedłużenie jedynie, jakieś tam tło. Natomiast... Ale z tego to jak pani mówi, to mogłoby się wydawać, że trudniej jest być aktorem prowadzącym lalkę niż aktorem w klasycznym wydaniu. Jaki to jest mądry prowadzący. To jest bardzo dobre, co pan powiedział. Dokładnie tak jest. To jest, ja tak uważam, wielu aktorów tak uważa i to ma swoje, nie wszyscy tak uważają, ale to ma swoje głębokie uzasadnienie, więc jak najbardziej jest to zasadne, żeby tak przyjąć, że na pewno dla wielu jest to trudniejsze aktorstwo. Ale jest pani za tym, żeby finansowo. Tak, ogólnie tak. Co do wysoka zasady... Wysoka sztuka powinna być wspierana. Tak, tak, bo inaczej nawet prosta rzecz. Nawet ci młodzi ludzie nie mieliby możliwości się z tego nawet zapoznać z tym. Nie byłoby jakby możliwości, żeby pójść gdzieś, nie wiem, do pani jakiegoś... Ewo, na zakończenie, bo bardzo dobrze nam się rozmawia. Mam takie pytanie. Paweł też na pewno ma. No zawsze, ja tylko ja mówię ostatnie pytanie, to i my się od razu rozwiązuje wolę z pytaniami. Nic nie straciliśmy, zyskaliśmy dużo na wartości tej. Zyskaliśmy na doświadczeniu, że nie musi sprawdzać dzielonego. Jaką rolę by pani chciała zagrać? To jest najlepsze pytanie z dzisiejszej rozmowy. Kogo by pani chciała zagrać? Dzisiaj ja każdą. Wiem, kogo bym chciał zagrać. Bo dzisiaj chyba ciężko, nie? I to jest najlepsza odpowiedź. Nie mówię o lockdownie, tylko taka wymarzona rola, do której pani Ewa, jakby się pojawił spektakl, ewentualnie produkcja telewizyjna, to pani Ewa powie, jestem stworzony do tej roli. Ja się przygotowywałam przez ostatnie 15 lat mojego życia do tego, żeby taką rolę zagrać. Hamlet. Zawsze chciałam zagrać Hamleta, ale na tę chwilę... Król Lir.
Nie, Hamleta, po prostu Hamleta. Hamleta? Tak, tak, męską rolę. Zawsze... Serio? Tak. Nie, to się wytnie, to męska rola. Proszę nie wycinać. Ale dobrze, ale teraz powiem jakby po swoich warunkach, to znaczy pewnie nikt by mnie oprócz szalonego reżysera takiego, który miałby pomysł na to, żeby tak obsadzić... Dzisiaj są takie czasy, proszę panią, że Hamleta mogą zagrać kobiety. Tak, i grają często, ale no. Nie tylko dzisiaj. Teresa Budzisz-Krzyżanowska już lata temu zagrała u Wajdy Hamleta. No, a co robią teraz aktorzy? Czekają, płaczą, wbijają zęby w ścianę. Z czego właśnie żyjecie? Jest trochę tych, czy tak, na chwilę nam pozwolono grać. Przez parę tygodni, tam od lutego do niedawna, no to parę tygodni się pograło. Natomiast trzeba sobie radzić. Jakby show biznes i przemysł, że tak powiem, filmowy, serialowy, on istnieje dalej. Więc jeżeli ktoś ma możliwość... Zaczepił się gdzieś dokładnie, w serialu. To robotę ma, że tak powiem. Natomiast jeżeli ktoś żyje tylko z teatru, to po pierwsze i tak nigdy z teatru do końca się wyżyć nie dało, więc na pewno miał coś innego jeszcze, bo musiał. A po drugie, jeśli miał czy nie miał, no to w tej chwili jest rzeczywiście w takiej bardzo ciężkiej sytuacji i no cóż, aktorzy bardzo często rozwożą pizzę w tej chwili, nie czarujmy się. To są różnego rodzaju działania, takie dorywcze prace, które się podejmuje, żeby się po prostu utrzymać najzwyczajniej na świecie. Tu już nie ma przebierania. I to był program I Want to Believe. Pani Ewa Trzewicarz. Naszym i Państwa gościem. Pani Ewa Trzewicarz. Chciałbym uwierzyć w to, że więcej się nie powtórzą kłopoty dźwiękowe. Że telewizja kiedyś się zmieni tak, że pani Ewa będzie mówiła, oglądajcie telewizję, bo jest fajna. Chciałbym uwierzyć w to. Właściwie to wierzę w to, że fantastyczna kobieta może robić karierę nie tylko za pomocą łóżka, czego pani Ewa jest fantastycznym przykładem. Róbcie karierę, spełniajcie swoje pasje. I zapraszajcie takich wspaniałych ludzi do swojego grona. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wielka to dla nas przyjemność. Dziękuję. Dla mnie również. Dzięki. Dziękuję bardzo. Kiedyś jak był kabaret Olgi Lipińskiej, to właśnie o to tym bardzo mówię, często właśnie się tak, gdzieś tam coś spadło, gdzieś tam ktoś się potknął, ten jakiś reflektor spadł, gdzieś mikrofon. Nagrało się, nie nagrało, a później przecież kabaret ten... A później miał wielką oglądalność. A w kabarecie później było... Ale bo wtedy nie było co oglądać. Czemu? Ja do tej pory sobie czasem odpalę. Bo ja teraz dopiero większość dowcipów z Olgi Lipińskiej rozumiem. No tak, no. Ale ja no serio. Ja mam to samo, ja do wielu programów dojrzałem, na przykład kabaret Tej, który mi towarzyszy tam od lat 80, bo moja mama była wielką wielbicielką. Tak teraz jak odsłuchuję, to jest zupełnie inny odbiór. Dziękuję. Ale najlepszy czas powiedział, w tamtym nagraniu miałem ciszę. Przecież ty tego nie nagrałeś. No wiem.